Cześć, jestem Fikos i witam Was w kolejnym odcinku z oceniania wozów strażackich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam top 5 ciężkich, lecz tych nieco starszych samochodów pożarniczych. No jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło, a ja bez przedłużania zapraszam już Was do oglądania. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy samochodem marki Skoda Leos. Jest to model 706 RT. Samochód był produkowany pod koniec lat 40. Zbiornik wody w tym pojeździe mógł pomieścić aż 3,5 tysiąca litrów. Wydajność autopompy wynosiła 1600 litrów na minutę, więc cały zbiornik zostawał pusty już po niecałych 3 minutach. Pojazdy takie jak ten używane były przeważnie w Czechach. Na kolejnym miejscu znajduje się samochód marki Jelcz, model 004. Prace nad produkcją pojazdu rozpoczęto na początku lat 70. Był to model pierwszego krajowego samochodu gaśniczego typu GCBA. W kabinie było miejsce dla 4 osób wraz z kierowcą, a dwukomorowy zbiornik wodny mieścił jej aż 6000 litrów. Wydajność autopompy wynosiła 3200 litrów na minutę, lecz prędkość całkowita wynosiła zaledwie 92 km na godzinę. Na tamte czasy był to bardzo dobry wynik. Dzisiejsze trzecie miejsce przypada na samochód Tatra 815 TP. Produkowany był w roku około 1986. W kabinie do akcji mogło jechać 4 strażaków. Na samochodzie było także 8250 litrów wody i 800 litrów środka pionotwórczego. Pojazd posiadał także 2 sztuki zraszaczy. W swoim wyposażeniu ma także agregat prądotwórczy, masz oświetleniowy, drabinę o długości 10 metrów oraz wszelaką armaturę wodno-pionową. Na drugim miejscu stacjonuje samochód marki Jelcz, model Hydromil. Produkowany był w latach 1971-1983. W tej nietypowej kształtem kabinie mogło zasiadać 4 lub 6 strażaków. To już zależało od dokładnego modelu. Pojazd posiadał ogromny zbiornik na wodę o pojemności 10 tysięcy litrów. Przez to samochód był wykorzystywany w szeregach milicji, a później policji. Liderem dzisiejszego odcinka jest Jelcz 422, produkowany w latach 90. ubiegłego wieku. Masa całkowita tego pojazdu wynosi 16,5 tony. Podobnie jak najnowsze samochody tego typu, posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz nośrodek pionotwórczy o pojemności 500 litrów. Miał on kabinę jednomodułową, w której zasiadało 6 strażaków. Autopompa miała wydajność 3200 litrów na minutę, więc po 2 minutach zbiornik był już zupełnie pusty. Samochody tego typu były kiedyś podstawowym wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!